Witam serdecznie wszystkich widzów. Kolejny odcinek z serii Jubileuszowe Bitwy. Oczywiście każdy, kto chce zagrać jubileuszową bitwę, nawet w tych czasach, kiedy wypuszczam bardzo mało filmów z powodów życiowych, tak jak zapraszam, jak macie fajną powtóreczkę, pamiętajcie, możecie wysłać do mnie powtórkę, no i na moim kanale, jeżeli oczywiście ta powtórka będzie fajna, się ukaże. Oczywiście w grze World of Tanks mało jestem, ale dziś wchodzę do gry, tak jeszcze przed nagrywaniem jubileuszowej bitwy, dostałem i chyba wszyscy dostali właśnie jakieś nowe czołgi z okazji 10-lecia gry World of Tanks. No i Valiant, taki oto Brytyjczyk, myślę, z dobrym pancerzem. Najwyżej napiszę w komentarzu, jakim czołgiem jest ten Valiant. Może w niedzielę znajdę chwilkę czasu, żeby nim pograć. Ale wracając do jubileuszowej bitwy, w tym odcinku już po raz czwarty jubileuszową bitwę wraz ze mną zagra Krzysiek 0798. Cześć Krzysztofie. Witam wszystkich. Ty grałeś już Valiantem? Nie grałem, ponieważ no czekam na jubileusz. A właśnie, no bo miałem już to nagrywać kilka dni, ale nie miałem czasu, za co przepraszam. Dobra, o nikt się nie pytam, wiadomo, że jesteś Krzysztof, resztę rzeczy też już tłumaczyłeś się z tego w innych odcinkach jubileuszowych bitew. Jak nam szło na tej 30-tysięcznej, 35-tysięcznej i 40-tysięcznej bitwie, bo ja już nie pamiętam. Wiem, że były dwie wygrane, jedna porażka. Dobra, więc cóż, coś się pozmieniało w twoim garażu od 40-tysięcznej bitwy? Może jakiś pojazd teraz ci się spodobał, którym grasz dużo? Czyli jaki teraz jest twój ulubiony pojazd? Czy coś się pozmieniało? Moim ulubionym pojazdem teraz jest BT-7 Artillery. I no po prostu lubię szybkie bitwy zagrać, a to jest trzeci poziom. A co się zmieniło? No skończyłem wszystkie czołgi radzieckie, zbadałem do dziesiątki. No i wszystkie artylerie też zbadałem do dziesiątki. O, słuchaj, zauważyłem też jedną rzecz, nie wiem czy ty to zauważyłeś. W infografice pokazuje mi, że masz 11999 bitew rozegranych na czołgach ciężkich. Wiedziałeś o tym? Wiedziałem i właśnie czekałem na ten jubileusz właśnie czołgiem ciężkim. No, czyli to będzie drugi jubileusz, nie tylko 45-tysięczna bitwa, ale również 12-tysięczna bitwa czołgiem ciężkim. No cóż, może już nie przedłużajmy, tylko zdrać, jakim to czołgiem ciężkim chciałbyś zagrać w tym jubileuszu. Będzie to radziecki obiekt 777-2. To jest ten, co dąży do tego szybkiego obiekta na dziesiątce, nie? To jest za linię frontu. A, za linię frontu! Kurde, no przepraszam, no niestety... I czym się charakteryzuje ten pojazd? Nie wiem, ma dwie lufy albo coś takiego? Nie ma, po prostu jedno działo, ale... Nie wiem, bo ogólnie pierwszą bitwę będę grał na nim. Pierwszą bitwę? No to... Cóż, myślę, że dla ciebie pierwsza bitwa, 12-tysięczna bitwa na czołgach ciężkich oraz 45-tysięczna bitwa. Przepraszam najmocniej. To nie COVID. Niestety palę papierosy i trochę przykasłuję. Zobaczmy, jakie mam dziewiąte tiery. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, mam polskiego Tyszkiewicza. Byłby to dobry kompan do twojego czołgu? Chyba myślę, tak. Myślę, że tak. Dobra, to jeszcze szybciutko muszę tylko wymienić załogantów z dziesiątki i założyć na Tyszkiewicza. Dobra, jeszcze przekwalifikować. Golda mam dużo, więc nie będę się tu szczypał. Dobra, no jeszcze mu tu dodam. Co mu tu można dodać? A, szybkie
Szybsze ładowanie. Momencik. Kupujemy. Tak jest. Zastosuj. Dobra. No to jestem gotów, ty jesteś gotów. Tak jest. Lecimy. To co? Ruszamy do bitwy. Tak jest. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwsza bitwa, oczywiście, jakbyś grał beze mnie, rzuciłoby cię na topkę, no ale teraz rzuciło nas na 10 tiery. Mapa Lakeville. No, ten czołg ciężki to tak wygląda na dosyć żwawego. Niska postura. No zobaczymy. 11,4 ładowanie. 11,4. Jakie masz uszkodzenia średnie? 440. Mhm. Do miasta? Czy gdzie? Możemy jechać. Chyba, że chcesz na tamtą stronę. Nie, do miasta. Dobra. No już widać, że mobilność ten twój pojazd ma bardzo dobrą. O, tu koło ciebie też jedzie drugi obiekcik. Na tej mapie zawsze jadę w lewo, ale bałem się, że będzie tam lotówka, nie? No, zaraz zobaczymy. No coś wrogowie nie wyjeżdżają. Ty planujesz jeszcze wrócić do takiego częstszego nagrywania? No, powiem ci szczerze, że bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. No, teraz po prostu tyle przed komputerem się wysiedziało, że... Czekaj, coś mi tu podjeżdża. Wiesz, jakbyś 15 lat siedział przy komputerze, no to teraz, gdy się ma piękną kobietę, oraz ślicznego pieska, no to byś spędzał więcej czasu z nimi, nie? Znaczy nie wiem, na pewno masz piękną kobietę. Nie, jestem raczej samotny. Ojejku. No ja 15 lat żyłem sam. To fajnie też się tak żyje samemu. Oczywiście błąd zrobiłem.
Tak się zastanawiam, czy nie będziemy musieli się za chwilę wracać. Kto cię tak ustrzelił? Skoda TVP. Nie wiem, wracamy się na bazę w kierunku tamtym? Tam, czekaj, Istrzy. No dobra. Nie świeci środka. Właśnie tam gdzieś na C4 stoją te średnie czołgi. Nie widzę jakoś różowo tej bitwy. No. Mam żarówkę. Aj, 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 aj. No, kiepsko. No niestety, Krzyszku. Aj, nie trafiłem. Ja nawet nie komentuję tej bitwy. No i niestety. Niestety. No, ta Skoda cię rozwaliła, co do mnie strzelała. Ja. Ale ten CS nasz jest dobry, nie? 4 fragi zrobił. No, zobaczymy zaraz, ile tam udało się. CS to jest polski medzik? Tak, 10. A jak w ogóle sprawuje się? Nie wiem, coś tam ktoś już robił jakieś filmiki.
o polskich medach, jak tam Polska dziesiątka? Nie wiem, nie oglądałem. No ten, na razie. Ten, który czterech zniszczył, w zasadzie też nie zabłyszczał, 2000 obrażeń. No nikt w naszej drużynie tutaj nie zabłyszczał, w drużynie przeciwnej Tortoise najlepszy. No cóż, no nie wyszło zbyt dobrze, no ale 45-tysięczna bitwa zaliczona. Mam nadzieję, że dotrwasz jeszcze do 50-tysięcznej bitwy. Też mam taką nadzieję. No to jak coś zapraszam na 50-tysięczną bitwę. Ja już zapewne, jak już dotrwasz do tego jubileuszu, to rozkręcę się trochę, powrócę do gry, no i może jakoś nam się lepiej uda. Mam nadzieję, że cię z kimś coś nagrasz. Myślałem tak, żebyś coś może z Chwytakiem nagrał. O! No w zasadzie kiedyś to byliśmy kumplami. Kurde, muszę do niego zadzwonić może? A nie wiem, on teraz to już raczej, żeby z nim coś nagrać, no to musiałbym przez chyba jego menadżera rozmawiać. No dobra, w każdym razie jubileusz zaliczony. No i cóż, na koniec, jakbyś chciał jeszcze kogoś pozdrowić, to wal. Tak, to pozdrawiam tak, Zbigniewa, Piotrka, mojego brata, Ole i Paulinę. No i ciebie oczywiście. Bardzo dziękuję. No i cóż, dziś upalny dzień, trzeba się ochłodzić na wieczór, jeszcze przed snem. Jutro wesele, no a w niedzielę może coś pogram. Kurde, może włączę streama. A właśnie miałem się zapytać, jak się ten twój piesek wabi? Balu, jak ten niedźwiedź z Księgi Dżungli. Aha. Bo on ma takie grube łapy. Nie wiadomo, na jakiego psa wyrośnie, no bo został adoptowany ze schroniska i nie znamy jego rodziców. 5 szczeniąt po prostu przynieśli do schroniska, znaleźli. No i mam nadzieję, że nie będzie zbyt duży, ale podobno będzie ważył w okolicach 30 kg i ma grube łapy, więc no tak go nazwaliśmy. Balu. A to taki średni. Średni? No wiem, są psy, które ważą mi 70 kilo, nie? A ty masz psa? Mam, ale taki, jakby to powiedzieć, mix. Aha. Taki nieduży, o. No zobaczymy. To nic, jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.